Pasja jest ważna w ogóle w życiu. A że praca zajmuje dużą część naszego życia, każdego z nas, to zdecydowanie pasja jest ważna. Jeżeli coś wykonujemy z pasją, to widać to od razu. Myślę, że najważniejsza i jest to coś, co pozwala nam lubić naszą pracę. Mówi się, że szczęśliwi ci, którzy lubią to, co robią, więc pasja jak najbardziej pomaga. Pasja jest bardzo ważna w pracy, ponieważ dzięki niej praca to nie tylko obowiązek, ale także przyjemność i możliwość rozwoju osobistego. Znaczy, dla mnie budownictwo jest od zawsze pasją, od tam 14 roku życia, więc bez pasji ciężko się pracuje. W ogóle jak ktoś nie ma pasji, przychodzi do pracy, to jest takie smutne, bo to jest 8 godzin ciężkiej charówki. Robię to, co lubię. Oczywiście są tego konsekwencje, bo jest dużo stresu też, ale lubię to, co robię, tak. No, jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy w pracy, bo bez pasji pojawiłaby się nuda. A nuda to jest znowu chyba najgorsza rzecz w pracy. Myślę, że bez pasji praca byłaby udręką. Zawsze się śmieję, że jak jedziemy w jakąś podróż z moją żoną, to żona mówi: znowu się patrzysz na te budynki. Myślę, że pasja jest najważniejsza, ponieważ jeżeli robisz coś z pasją, to praktycznie nie pracujesz, więc to jest ważny atrybut. Pasja sprawia, że tracę poczucie czasu w tym, co robię. Jeżeli lubisz to, co robisz, lub nawet kochasz, wtedy granica pomiędzy strefą wysiłku a strefą relaksu zaciera się. A pasja pomaga pracować, pomaga się realizować i sprawia, że każdy dzień pracy jest inny, ciekawy i przynosi coś odkrywczego, nowego i inspirującego. Pasja jest bardzo ważna w pracy. Mamy tylko jedno życie, więc powinniśmy je wykorzystać do maksimum. Po coś do wszystkiego, za co się zabiera z pasją, wtedy wszystko jest możliwe. Największą satysfakcję sprawiają mi sukcesy. Sukcesy związane z projektami, ale również zespół. Muszę powiedzieć, że zespół potrafi w ciężkich chwilach podnieść na duchu i pokazać, gdzie tak naprawdę tkwi siła estate'u. To co po mnie zostaje, bo w każdej rzeczy, którą robię, można powiedzieć, zostawiam kawał serca, kawał siebie i kiedy potem już na to patrzę po czasie, to wiem, że ja tam jestem. Największą satysfakcję sprawia mi właśnie praca przy projektach, które zmieniają miasto tak naprawdę. Chyba urzeczywistnienie takich nawet najbardziej ambitnych i niewiarygodnych planów i patrzenie na to, jak wzrastają z ziemi. Możliwość pracy w zgranym zespole. Satysfakcje mam dwie. Pierwsza to praca z gronem wspaniałych ekspertów i zadowoleni klienci. O godzinie 10 nie wiem, co będzie o 12, a o 12 nie wiem, co będzie o 2. A na koniec dnia okazuje się, że te wszystkie rzeczy były potrzebne, fajne i że składają się w jakąś tam sensowną całość. Wydaje mi się, że zadowolenie z zakupu klienta, jak już jesteśmy na ostatniej prostej i klient jest faktycznie w 100% już przekonany, że dokonał dobrego wyboru, dziękuję mi za wkład w pracy i cieszy się z tego, że będzie odbierał klucze oraz utwierdza się w przekonaniu, że na przykład osiedle franciszkańskie to jest jego miejsce na ziemi. Możliwość pracy w firmie, która jest zdecydowanie pozytywnie odbierana przez jej klientów. Możliwość pracy nad różnorodnymi projektami. Wyzwania, które stawia przede mną cały zespół, to, że mogę cały czas się realizować i poszerzać swoje horyzonty i to, że realizujemy coraz bardziej ambitne i coraz bardziej wymagające projekty.